Dzień dobry, nazywam się Wojciech Kaźmierczak. Jeszcze nie tak dawno pytaliśmy Was, jakie testy chcielibyście obejrzeć na naszym kanale. W odpowiedzi na jeden z komentarzy przygotowaliśmy dla Was test Volvo XC60 w wersji T4 z wgraną optymalizacją Polestar oraz bez niej. Zapraszam na pierwszą część naszego materiału, gdzie kolega Krzysztof przeprowadzi test tego samochodu bez optymalizacji Polestar. Dziś przetestujemy dla Państwa to Volvo XC60 z silnikiem benzynowym T4 o mocy 190 koni napędzanych na przednią oś. Ten test przeprowadzi dla nas pan Romuald Hałas, kierowca rajdowy, wielokrotny mistrz i wicemistrz witam, w rajdach. Witam Państwa. Witam serdecznie. Dziś przetestujemy dla Państwa samochód, który nie posiada optymalizacji Polestar, jest tak zwanym samochodem seryjnym, bez żadnych modyfikacji. Natomiast w kolejnych materiałach zainstalujemy w samochodzie optymalizację Polestar i powtórzymy ten test, aby pokazać Państwu, jak zmienią się osiągi tego samochodu. Przekażę Panu klucze. Dziękuję, to cóż, próbujemy. I zapraszam do testów. Dziś ciekawa sytuacja, bo testujemy na torze SUV-a. Coś niecodziennego, co raczej rzadko pewnie widujemy na torach, ale Pan w swoim doświadczeniu miał wiele ciekawych rajdów. Pamięta Pan jakiś, który szczególnie zapadł Panu w pamięć? No na pewno tak. To jest taki rajd, który był rozgrywany jeszcze w dawnym Związku Radzieckim, Ruska Zima, gdzie jako ciekawostkę powiem, że była temperatura minus 40. No i te zimy były takie, że bandy śnieżne w granicach 1,5 metra do 2. I to na pewno zapamiętam, ponieważ ta temperatura minusowa dużo nas nauczyła, że po prostu oleje, które bywały kiedyś inne, mineralne, trzeba było z naftą w ogóle zmieszać. Także myślę, że to do końca życia będę pamiętał, bo to był dla nas z jednej strony szok, a z drugiej strony nauczka jakby pewnej techniki, co należy zrobić, żeby umożliwić normalną jazdę chociażby. Dobrze, zostawiamy samochód w najlepszych rękach i widzimy się już na mecie. Okej. Okay. Do zobaczenia. Teraz przetestujemy nasze Volvo XC60 na torze. Mamy to, 41,2. Teraz udamy się na wgranie optymalizacji Polestar i wrócimy tutaj na tor sprawdzić, jak zmienią się wyniki samochodu. Kolejny dzień. Właśnie wgrywana jest do naszego samochodu optymalizacja Polestar. Zapraszam do serwisu, pokażę Wam, jak to wygląda. Cześć Arturze. Cześć Wojtku. Powiedz mi, czym jest optymalizacja Polestar? Optymalizacja Polestar jest to wgranie oprogramowania polegające na ulepszeniu osiągów naszego auta. Powiedz mi dokładnie, na jakie podzespoły ona działa? Głównie zwiększa moc silnika, zmienia charakterystykę pracy skrzyni biegów oraz zmienia rozłożenie momentu obrotowego na koła. Jaki czas potrzebujemy na taką usługę? Czas, jaki potrzebujemy na wgranie optymalizacji, to jest godzina. Super. Ja kątem oka już widzę, że kończymy wgrywanie optymalizacji, także zapraszam Was na test, który odbędzie się na torze. Do zobaczenia.
Witajcie w drugiej części materiału. Właśnie czekamy na pana Romualda Hałasa, który przetestuje dla nas na torze Volvo XC60 z wgraną optymalizacją Polestar. Witam. Dzień dobry, panie Romualdzie. Witam. To co, siadamy? Jedźmy. Właśnie przystępujemy do pomiaru naszego odcinka testowego. Uwaga. Panie Romualdzie, możemy startować? Tak, startujemy. Start. Pan Romuald jedzie bardzo ciasno po tym torze, wykorzystuje każdy skrawek tego toru, co na pewno przełoży się na rzetelność naszego testu. W pełni wykorzysta potencjał tego samochodu na torze, który bardzo dobrze zna. Równe 40 sekund. Panie Romualdzie, było nam bardzo miło oglądać pana poczynania na tym torze. Proszę opowiedzieć, jak wrażenia? No myślę, że dynamika się poprawiła znacznie dzięki temu systemowi, że od dołu jakby samochód bardziej jedzie. I myślę, że również przy jeździe miejskiej pewnie powinno spaść zużycie paliwa, ponieważ czuje się ten samochód jest bardziej dynamiczny, że po prostu no, w granicach 2500 gdzieś tam ma największy moment, a w tym przedziale z reguły jeździmy. No i myślę, że również poza miastem też powinno znacznie spaść, no bo na bezpośrednim jakby biegu, czyli tym, nazwijmy to w tej chwili nadbiegiem, też ten silnik będzie miał większy moment. Załóżmy, jeżeli jedziemy 2200 obrotów, to na pewno będzie miał większy moment obrotowy i znacznie w związku z tym spadnie zużycie paliwa. Czyli będzie bardziej efektywnie wykorzystywał swój potencjał. To można podsumować, że same plusy. No myślę, że tak. No, najlepszym sędzią jest trasa. O. Dokładnie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy test przybliżył wam aspekty związane z optymalizacją Polestar. Ja osobiście zachęcam was do subskrybowania naszego kanału Autogala Volvo i do dodawania komentarzy z propozycjami testów, które będziemy dla was w stanie wykonać. Do zobaczenia.